Witajcie kochani w kolejnym odcinku Kraina Muzyki. Bodajże to już jest 40 odcinek. Tak, w ostatnim odcinku przeżyliśmy super wesele naszej siostry. Tutaj nasze towarzycho się, że tak powiem brzydko, zwąchało, tak? No i postanowili spotkać się gdzieś, nie wiem, udać się gdzieś. W sumie to ja nie wiem, gdzie my w ogóle jesteśmy. Ja bym tak zobaczyła, to jest jakiś parking. Gdzie my jesteśmy w ogóle? Tu jest takie oto... To jest jakiś bar? Jak ktoś fajnie zrobił, zobaczcie. Ja, boskie! Nie wiem, jak to ktoś zrobił, ale fajne. Jesteśmy chyba w jakimś barze, dyskotece, klubie, o. No, nieważne, chcieli potańczyć. Ale tak fajnie, to mi się podoba, boskie jest. Tutaj w pracy Cornel, jak widzicie, Cornel jest zapuszkowany. Nie wiem, czy on potrzebuje nie wiem, strój do pracy, czy coś. Mircia jest w szkole oczywiście. Ucz się pilnie, kochanie. Ty tam pracuj ciężko, bo będziesz niedługo chyba zakładał rodzinę. Dobra, gdzie jest twój pan? Twój pan, usiądźcie razem, bo nie wiem, gdzie ty się... Aha, on sobie poszedł potańczyć. No to może, wiesz co, nie, może... Czy da się tutaj zmienić? Tańcz razem. Panel sterowania. Ustal głośność wysoka. Wszystko włączone. Może retro? Opowiedz może mu śmieszną historię. Poplotkuj sobie, tylko cię wiem, czekaj, dlaczego jesteście tak daleko, to ja nie wiem od siebie, ale okej. A nie da się tak, żebyś sobie potańczyła z nim? Nie. Dobra, to mu poschlebiaj. O, taniec grupowy, może tak? Sobie pobujacie za chwilę, co? Ucja, przypomnisz sobie stare, dobre czasy. Niestety wasza grupa się rozleciała całkowicie. Ale... Być może coś jeszcze tam pamiętasz ze swoich kocich ruchów. Czekaj, 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 w którą stronę, bo ja bym bardzo chciała was... W tą stronę będziecie tańczyć? Chciałabym was zobaczyć. Oczywiście nie w tą stronę. Tylko w tą stronę oczywiście, jak kamera musi odbijać. Okej. Yeah. Czyż oni nie są piękni, młodzi, wspaniali? Ha, ha, ha. Super, bosko. Oczywiście pamiątkowa switchwatcha musi być. Wiesz co? Pochwal go. Ty chyba nie masz tak zwanego. O, masz aparat. Patrzcie. Zrób sobie zdjęcie z nim. Dziecię jest szczęśliwa. Boże, tu masz nastrojników. Przyjemna rozmowa. Parkiet ozdobione pięknie, głębokie więzy. Efekt co? Slajda? Tada. Chyba przez ten taniec. Czuję się dobrze i zdobyłam nowego, dobrego przyjaciela. To sobie zrób zdjęcie z tym nowym przyjacielem. Okej. Okay. Super. Zapytaj, jak minął dzień. Zapytaj go, gdzie pracuje. Wiecie co? Może sobie razem weźcie tą... Da się tutaj wziąć razem? Nie da się, ale szkoda. No to usiądźcie sobie razem. W takim bądź razie i sobie... Wiecie co? Porozmawiacie. Widzę, że on bardzo lubi tańczyć. Ale ja bym chciała troszeczkę poszerzyć wasze kontakty. Mógłbyś tu przyjść?
Proszę cię. Lucja, wiesz co, kochanie? Zjedz do końca. Gdzie ty idziesz? Nie, nie idź do pracy. Zaraz pójdziesz do niej. Spóźnisz się najwyżej. Nie, on chyba też już idzie do pracy. My w ogóle wiemy, jak, gdzie on pracuje. Astronauta. On też już do pracy. No dobra, trudno. Trudno się mówi. Dobra. Idź do tego domu. Idź do tej pracy. Trudno. Najwyżej jeszcze sobie porozmawiamy z nim kiedy indziej. Dzisiaj, kochani, znowu jakoś taką. Może jak Kornel wróci, zaprosimy, jak Ucja będzie w pracy, to zaprosimy sobie Dianę, trochę sobie tam gołąbeczki poflirtują. Może Kornel zrobi jakieś spaghetti, o ile umie. Mirabelka się z nią zapozna. Nie wiem, czy się już znają, czy nie. Fajnie by było, żeby się zapoznała ze swoją bratową. Chciałabym, żeby miały dobre kontakty dziewczyny. Tutaj akurat będzie między nimi dobre relacje. Już dość negatywnych relacji w tej rodzinie. No dłużej. No. Okej, okidoki, Lucja jest. W ogóle wszyscy są w pracy. Lucja, ty też tam się możesz. Aha, Mirabelka wróciła. Co ty, kochanie, wiesz co? To może ty odrób sobie lekcję najpierw. Boże, dawno tutaj nie grałam i... O, festiwal jakiś. Festiwal smaków. O, to czekaj, to nie odrabiaj lekcji. Idziemy na festiwal smaków, no pewnie. Kogo ty byś sobie mogła tutaj wziąć? Weź sobie Dianę. Kornel później do was dołączy. Dzisiaj zbudujemy sobie relacje między dziewczynami. Może będzie tak, że będą jakimiś dobrymi psiapsiułami? No co? Fajnie by było. Potem ewentualnie może do kop... Tutaj prośba do was. Jeżeli macie ochotę, zróbcie jakąś koleżankę dla naszej Mirabelki. No, to będzie dobry pomysł. Jakbyście ją mogli zapisać, żebym ją znalazła. Gdzie coś i znajdziecie opis pod filmem. Jeszcze nie wiem, jak to będzie. Jakby to nazwać. Jakoś tak fajnie bym chciała króciutko. Co? Odebrany SMS. Nina. Jestem na tym. Popraw humor. Wiesz co, może poznaj ją. Jesteś głodna, to za chwilkę. Tak, możesz się załatwić. Chciałabym, żeby, wiecie, relacje między Kornelem a Mirabelką były naprawdę dobre. I tutaj jak mamy przyszłą... Nie, przestrasz. Mówię tak, mówię dobre relacje i będziemy przestraszać. Nie. Dobre relacje między też dziewczynami. Wiecie, bo chcę, żeby tu było wszystko dobrze. W przyszłości może Mirabelka będzie miała jakiegoś męża. Kto wie, zobaczymy, co się tam dalej, jakie losy będzie miała, jak potoczą się jej losy. To też będę chciała, żeby, wiecie, tu było fajnie. Dobra, idź do łazienki, możesz sobie wziąć plakat. I idziemy tu, bo ty jesteś głodna. To byś sobie coś skosztowała. Wiesz co, może sobie skosztuj, weź udział. O, razem weźcie udział. Wiesz co, Lucja? Przenieś tutaj ją. Oj, Kornel jest. No super, przenieś tutaj.
Zobacz, twoja dziewczyna tutaj. Poflirtuj. Co to się stało, że nie macie takich tych kontaktów? Przecież wy już byliście z serduszkami. Dlaczego tak się stało? Heo? Sami widzieliście, że ostatnio było mi z nimi bardzo dobrze. Coś, nie wiem, czy to kurczę przez tą aktualizację teraz, co była. Ta nowa, wiecie, co wyszło. Aj. Czyli będę musiała jeszcze sobie między. Kurczę, między rozgrywkami jeszcze sobie chwilę pograć nimi, żeby było, wiecie, tak jak wcześniej. Że ona była jego dziewczyną. Aj. Wiesz co, jak tutaj będzie coś takiego jak chmury, to sobie, wiecie co, zapałcie, żeby mi czas nie leciał. O jest, to sobie trochę tutaj podbijecie. A ty, moja kochana, tutaj dawaj, dzisiaj tobą chwilę po tutaj potnę. No i cóż, będę musiała tam znowu zaszaleć z tamtymi, żeby naprawić ich związki. Pani chyba się dopiero co postarzała na młodą dorosłą, bo o urodzinach myślała, albo będzie miała urodziny, albo ktoś zapomniał o pani urodzinach, o matko. Nie dałaś rady, kochanie. Nic się nie stało. Julia chciałam powiedzieć. Boże. Lucja, co ja z tym Julią? Lucja tutaj szaleje na karaoke, zobaczcie. Super. Super, że śpiewasz, nie otwierając ust. Ty, moja kochana, spać ci się chce, ale fajnie by było. Idziesz po drinka. Okej, mama nic nie widzi. Wiesz co? Może byśmy tutaj skupili te obiekty. Tu są obiekty. O. Targuj się. Słowa to się nie targuj, bo mamy dużo hajsu, to. Kupimy sobie śnieżną kulę. W sumie to możesz sobie jeszcze kupić. O. Wiesz co? Podejdź sobie tu. Podejdź sobie tutaj. Szczel sobie w Sweetwocie. Piękna ty moja. Może być Sweetwocia ze słonikiem. Źle mi się tu ustawiłaś. Nie chciałam cię tutaj, no ale dobra. Jakąś tam pamiątkową Sweetwocie będziesz miała. Wiesz co? Umieść sobie w świecie i podpal. Może trochę ci wzrośnie tego zabawy. Tylko się nie wysać, proszę cię. Tamci szaleją na tym, na karaoke. Oj, coś się mamie nie podoba. Matko, widzieliście jej minę? Jakaś taka zmasakrowana przez chwilę była. Dobra, wy szalejcie tu. Ty, moja kochana. O, ty znowu gdzieś jakaś zmasakrowało ci buźkę. Ty, wiesz co, nie. Wiesz co, to idź do domu. Prześpisz się ty. Lucja, ty też do domu. Zmykaj. Kornel jeszcze, co ty do UFO dzwonisz? Nie to. No, ten guziczek. Wiesz co? Może. Aha. Dobra, ona gdzieś tu jest. Tak, gdzieś tu jest, tylko w tłumie ludzi. Weź ją znajdź. Jeszcze popatrzę na stoiska, bo tu może. Ona też może tutaj gdzieś sprzedawać, bo wiecie, że ona jest tutaj w tej branży. Nie. Za Chiny Ludowe jej nie znajdę. Wiesz co, Kornel, chodź, weź sobie udział w wyzwaniu. Ty też jesteś śpiący, ja wiem, ale chłop jesteś, wytrzymasz.
O, łazience jest. Ty dasz radę, czy nie dasz rady? Ty będziesz teraz biegł nam do kibelka. Rozumiem. Poczekamy, aż wyjdzie. Wyszła, jest wysportowana, jak widzicie. Entuzjazmuj się posiłkiem, powiedz, że pikantne posiłki są superanckie. Nie skorzystaj. Porozmawiaj, no i kurczę, dobra. Znowu mam misję. Czyli widzicie, nie tylko będę musiała popracować teraz nad a jakbym ci zmieniła na przykład, nie nagroda, tutaj zamiast tego miłość, pokrewną duszę, o, gdzie ci to zatrybiać. Tutaj nic się nie dzieje, kochani. Ja sobie tutaj po odcinku jeszcze tutaj z nimi pogram. Jeżeli Kornel pojedzie tutaj do niej do domu. Ucja, ty miałaś być w domu, miałaś iść spać. A nie będziesz tutaj psuła mi randkę. Mamo, nie potrzebuję adwokata. Dam sobie radę sam. Chlebia jej. Póki ty mi nie padniesz, to... Tak, Ewę się zaprosi jeszcze do tego. Jesteś singielką? Okej. O, wygrał. Patrzcie. Ma koszulkę. Aj. Zdołał się przegryźć przez najpikantniejsze z pikantnych potraw. Pochwalić się może teraz super koszulką. Lubię tę koszulkę, powiem wam. To jest jedyna chyba koszulka z całych tych festiwalowych ciuchów, która mi się podoba. Boże, ile ty masz tutaj tych rzeźb, a skąd ty masz takie rzeźby? Czy żeś ty ją sobie wbił? Czy który ty masz poziom majsterkowania, chłopie? Ty w ogóle nie masz majsterkowania, widzę. A masz takie rzeźby? No ładnie. Czyżby pchli targ? Dobra, wiesz co? Pochwal ją, obejmij i idź do domu. Bo ty mi tu zaraz spadniesz, a ja tutaj sobie z wami, to ja sobie tutaj nadrobię. Także spokojnie. Spokojnie. Migaj. Okej. Także, moi kochani, powiem tak. Powiem tak. Naprawię sobie tutaj relacje między naszymi gołąbeczkami, co by było tak, jak było dawniej, że ona była jego dziewczyną. Teraz w tym odcinku możecie patrzeć tak na przykład przez palce, że oni są dalej ze sobą, są dziewczyna, chłopak, tak? Teraz się spotkali, mieli znowu taką mini randkę. No i co? No i jeszcze za kilka, może jeszcze kilka odcinków. I może Kornel i się oświadczy. To by było fajnie. Nie wiecie, by było niedługo. Było. Wiesz co, zrób sobie fotę z ręki, bo lubię cię w tej koszulce. W ogóle lubię tą koszulkę.
Wyślij SMS-a do Diany, podziękuj jej. No i pójdziesz spać. O, musimy sobie te. Tak, kochani. Zauważyliście, jest piękna wiosna, tutaj ten, śniegu nie ma, a jeszcze są ozdoby, bałwanki i te inne dubelszwingi przed domem, także oczywiście będziemy musieli sobie je sprzątnąć. Dobra, ty kochany, idź spać. Ucja, ty już się wyspałaś? Wyspałyście się dziewczyny i tutaj sobie ten... Wiesz co, idź coś przekąś. Mirabelka, ty się czujesz, też byś sobie coś przekąsiła. Też byś sobie coś przekąsiła i wiesz co, może oglądaj sobie film z mamuśką. Kornel się tam prześpi, bo Lucja, ty też potrzebujesz, no nawet nie potrzebujesz aż tyle tego. Ale mogłabyś córce odsłonić, to weź sobie klapnij tyłkiem tutaj. Dzięki. Mira, później, wiesz co, skorzystasz i odrób lekcję, bo ty przecież... nie idziesz do szkoły, jest sobota. No dobra, to tym bardziej. Odrób lekcję, będziesz miała wolne niedzielę. Dobra. Ty idź tam odrabiaj wszystko, mama posprząta. Weź sprzątnij jak możesz. Wiesz co, ja bym chciała, żebyś sobie trochę pobiegała, bo leciutko ci się przytyło. Pobiegaj, później sobie najwyżej weźmiesz kąpiel. Albo nie, rozluźniającą mięśnie, tylko że za chwilę, bo tu masz... Mirabelka, mogłaś iść do siebie, kochanie? Aha, ty teraz wolisz przy mamie. Dlaczego ona... O wampira zaczęła rozmawiać. W sumie to później jak odrobisz lekcję, to sobie możesz w społecznych... Wiesz co? Tak patrzę tutaj... Wow, no nie wiem, coś takiego jest. Szukaj kluczowych odpowiedzi do pracy domowej. Porozmawiaj sobie tam... Oj. Z kim tam chcesz? I patrzę tutaj coś jest. Pisz to wcipy. Sieć. Dlaczego nie ma czegoś takiego, żeby ona sobie mogła zrobić ten portal społecznościowy, profil na portalu? A dorośli mogą? Czy musisz mieć tylko tą pracę, żeby... Aha, musisz być dorosła. Szkoda. Szkoda. Nastolatki tym bardziej powinny. Już nie mówię o małych dzieciach, wiecie, w roku, takim roku szkolnym. Boże, roku, wieku szkolnym. No ale nastolatki, przecież nastolatki tylko te profili społecznościowe i wszystkie tam takie inne. Muszę Kornelowi pokój zmienić. Bo tutaj chłop się będzie niedługo hajtał. A on ma jeszcze tu pokój taki, wiecie, bardziej dziecinny. Kto do ciebie dzwoni? Hej, podobno ty, Diana, przyjdzie. Tak. To jest moja dziewczyna. Kornel, jak wstaniesz, to skorzystaj. Nie wiem, zrób coś z sobą. A ty tamten. Okej. Okay. Lucja, czy ty jesteś chora? Zatkany nos. Czy ty masz? Masz.
Weź sobie. Pokaż się piękna. Tak, piękna jesteś w TTT. Tak, weź sobie lekarstwo i już skorzystasz. Weźmiesz sobie kąpiel z mięśniami. I wiesz co, prześpisz się. Ty idziesz sobie coś tam poczytać. Potem sobie coś tam zjedz. Ty byś też sobie to, ty jesteś flirciarska, kochana. Czyżbyś kogoś poznała nowego? Zobaczcie, zobaczcie tą flirciarę. Dać jej tylko klik, żeby se mogła siąść i z kimś pogadać. Od razu z kimś tam flirtuje. No nie dziwię się, jak ty jesteś pokrewna dusza. Trzeba ci będzie chyba kogoś znaleźć, kochana. Przyszłości. Mógłbyś sobie, o właśnie, pooglądać sobie telewizję przy okazji. To ci tam wzrośnie ten wskaźnik zabawy. Ty później migasz sobie tu, okej. Patrzcie, ta cały czas flirtuje. Odczuwa chęć flirtów. Romantyczni Simowie nie potrafią ukryć swojej skłonności do flirtów. Je ozdobione dekoracje tworzą otoczenie flirciarskie. Dobra, wiesz co, kotek? Chodź. Zjesz sobie coś. Matko, gdzie tu jest ta lodówka? No, coś mi się tutaj znowu O, wyrzuć zepsute jedzenie. I może, wiesz co, zjesz sobie tosta z serem. Potem sobie obejrzysz kanał. O, teledyski. Ty co? Ty byś sobie tutaj wziął prysznic? Nie wiem, może zrób coś z sobą i zadzwoń sobie do Diany. Tak, zrób coś z sobą i zadzwoń do Diany. Miały być teledyski, a to jest. Polityka to nie. Dobra, przyspieszę ci trochę i już co, będziesz szła spać. Wow! Zobaczymy, co namalujesz. Może złożymy datek i wypowiemy sobie życzenie. O, zażyć sobie awansu. A co się będziemy? Musisz zarabiać na rodzinę. Skąd? Bo chciałam zobaczyć, co ten. Uj. Oj. Oj. No trudno. Może następnym razem się uda. Dobra, moi kochani, to ja na dzisiaj kończę już ten odcinek. Ślicznie dziękuję za uwagę. Pozdrawiam Was serdecznie. I do usłyszenia w następnym odcinku. Pa, pa.